Jacek Iwasiów, Mirek Lidel, witamy Was bardzo serdecznie w wakacyjny czas. No tak, no bo już lato w pełni, drodzy Państwo, a przed upałem... No prawie, ale jeszcze nie do końca. Przed upałem, który co rusz leje się z nieba, warto schować się w klimatyzowanej sali kinowej, a tutaj... No ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ponieważ również mamy podniesioną temperaturę przez nowości, o których dziś będziemy mówić. Tak, w kinie również gorąco. Zaczynamy od premiery długo wyczekiwanej przez wielu, między innymi przez Ciebie, premiery, czyli Mamma Mia, Here We Go Again. Drodzy Państwo, 10 lat temu, pamiętacie? Wtedy w sierpniu, pamiętam, w sierpniu była premiera w polskich kinach tego wspaniałego filmu. Tym razem koniec lipca, ale to jakoś tak się tak zbiegło. To wtedy, drodzy Państwo, Mamma Mia. Historia Donny, która wychowuje samotnie córkę na pewnej greckiej wyspie. No i nadchodzi ten moment, że córka wychodzi za mąż. I córka postanawia, czytawszy pamiętnik Donny, zaprosić swoich domniemanych trzech ojców. No i wszystko, drodzy Państwo, to stworzyło wesołą historię, która jeszcze bardziej była podbudowana, była jeszcze bardziej podparta piosenkami zespołu ABBA. Tak, tym razem zespół ABBA wraca, oryginalna obsada wraca, ale tym razem mamy do czynienia z sequelem i prequelem jednocześnie, ponieważ akcja niby rozgrywa się jakiś czas po wydarzeniach z pierwszej części, ale poznajemy również historię Donny i to, jak to się stało, że no jej córka musiała szukać tego ojca spośród aż trzech kandydatów. No, drodzy Państwo, przypomnijmy, że Donna w przeszłości była taką szansonistką. Śpiewała w klubie, miała swój zespół u boku, swoje koleżanki, które również poznaliśmy w tej pierwszej części. No i tym razem znowu, drodzy Państwo, sprawdzam, jak ta wyspa się nazywa. Kalokairi. To ta wyspa grecka, na którą wracamy w filmie Mamma Mia, Here We Go Again. I have a dream, a song to sing. I'm so glad you're here. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself. Your mother was the bravest person we ever met. Look at my baby. Let me tell you how she did it, all on her own. Life is short, the world is wide. I want to make some memories. This dress might look very pretty on... You really don't know me at all, do you? I think we should stay here together. Well, I wish I could stay here too. Turns out he's engaged. I hate it when they do that. I was cheated by you, and I think you know when. Look at me now. Will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Come on, girl! Just one look and I can hear a bell ring. I've never felt closer to my mom. She wasn't scared because she had me. Mamma mia, here I go again. My life, how can I resist? We can't tell anybody else about the baby, okay? I just told Bill. Yeah, and I told Harry. I told many, many people. Let's get the party started. Grandma, you weren't invited. That's the best kind of party, little girl. No, sporo się będzie działo, jak widać w tym filmie. Można dostać zawrotu głowy. Ale mam nadzieję, że nikt nie wyląduje w szpitalu, gdzie nie ma klamek w drzwiach i gdzie głównym ubiorem jest kaftanik, który trzyma nasze ręce z tyłu. Tak. Przepraszam za ten wstęp, ale to kolejna produkcja, tym razem thriller Niepoczytalna.
w reżyserii Stevena Soderbergha, reżysera, którego wszyscy no chyba najbardziej kojarzą z takich lightowych filmów jak seria Ocean's Eleven. Tym razem mamy mroczny thriller opowiadający o zakamarkach naszego umysłu. Pewna kobieta zmienia adres zamieszkania, próbuje odciąć się od przeszłości, ale też od osoby, w której w jej mniemaniu ją prześladuje. No i z plotem różnych zdarzeń zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. W tym szpitalu psychiatrycznym stara się udowodnić najpierw wszystkim dookoła, że niesłusznie została zamknięta, że wszystko to, co opowiada, nie jest wytworem jej wyobraźni. No ale, drodzy Państwo, ona dociera do tej przysłowiowej ściany, nie tylko w tym pokoju bez klamek, no bo wszyscy uważają, że ona kłamie. No bo jak właśnie, jak uwierzyć osobie w szpitalu psychiatrycznym, że jest zdrowa psychicznie? Zwłaszcza, że nagle się okazuje, że rzekomy prześladowca jest pracownikiem tego szpitala. A słyszałem, że w szpitalu psychiatrycznym to nawet ordynator nie jest normalny. Tak jak w tym starym kawale. Kto dziś jest lekarzem, kto pierwszy włoży fartuch. No i drodzy Państwo, czy nasza pacjentka będzie miała okazję włożyć fartuch, ale to już tak oczywiście odsuwając żarty na bok. Czy uda jej się wszystkich przekonać do swojej prawdy? Do tego przekonają się Państwo w kinach. Oglądając film Niepoczytalny. No i drodzy Państwo, tak dziś wśród tych premier tak balansujemy. Od musicalu przez thriller po propozycje dla całych rodzin, ale jak to animacja, to głównie w fotelach wygodnie rozsiądą się najmłodsi widzowie. Drodzy Państwo, no cóż ja mam zrobić? Ja co dwa tygodnie zasiadam koło naszego redakcyjnego czarusia, ale tym razem Jacek ma swoją... Bo ja koło Ciebie, przepraszam. Tak, się no, nie sprzeczaj, tak, tak? Drodzy Państwo, tym razem mój kolega redakcyjny ma konkurencję i to w kinach. I to nie w byle kim, nie w osobie byle kogo. Księcia. Książę Czaruś. I tutaj mamy takie trzy słowa, które mogą go określać. Kocha, lubi, szpanuje. Tak. A wszystko zaczęło się od pewnego uroku, jak to w bajkach bywa. Dokładnie. Tym razem mamy do czynienia z klątwą, dość nietypową, bo nie na księżniczce, a na księciu. Księciu, który już samym spojrzeniem zniewala niewiasty, przez co staje się nowrogiem publicznej męskiej części królestwa. I to warto dodać, że te wszystkie niewiasty, na które on spojrzy tym swoim wzrokiem, chcą od razu wychodzić za niego za mąż. Tak, no właśnie, bo jeżeli książę do 21 roku życia nie wyjdzie za mąż, no to w ogóle zniknie ze świata wszelka miłość i będzie katastrofa. No więc król wysyła naszego bohatera w poszukiwanie prawdziwej miłości ze stwierdzeniem, że jak nie znajdzie żony, to ma w ogóle nie wracać. Na co nasz bohater no, wyrusza w podróż, nie do końca przekonany o jej słuszności, ale czeka go mnóstwo ciekawych przygód. A jeżeli nasz książę Czaruś wyrusza w podróż, to wszystkie królewny Śnieżki, królewny te śpiące i kopciuszki, czy kopciuszkowie, kopciuszki, jaka odmiana by nie była, to miejcie się na baczności, ponieważ wystarczy jedno spojrzenie i już wasze serce będzie mocniej biło dla tego jednego księcia. No ale jak się okazuje, jest jedna panna, jedna dama, która nie reaguje na urok księcia. Być może, że jest złodziejką. Być może. I ona, być może jest tą jedyną. Ona kradnie innym pewne rzeczy i może uczucia, a sama nie da sobie skraść serca. Dokładnie. Boże, jacy my jesteśmy poetyccy w tym programie, drodzy Państwo. No to teraz w myśl zasady, że jeden obrazek potrafi zastąpić tysiące słów, zapraszamy do obejrzenia zwiastunu filmu Książę Czaruś. No to jazda! Auć! Trzy torciki weselne na wynos. Dziewczyny, ale macie świadomość, że to ten sam typ? Następna zazdrosna. Lubię jego styl. Narka! O, witam panią! Synu, każdy mężczyzna w królestwie z przyjemnością urwałby ci łeb! Ukradł mi laskę! Pawidany! Nie ma mocnych na czar, Czarusia. Jedno spojrzenie i wszystkie mdleją, a ich serca topnieją kiedy... O, właśnie wtedy. Kiedy skończy 21 lat i nadal nie będzie miał wybranki, miłość na świecie zginie! A ja wolę solo! Chcesz sadzać tyłek na tronie? To bez synowej się nie pokazuj! Cały mnie, ratujmy świat! Na razie. Jak śmiesz? Przecież to królewskie klejnoty.
Kto zazna tej mocy, księcia zauroczy! Właśnie! Dosyć tego! Ups, mrozik! To nie tak miało być! O, mam tę moc! Mam tę moc! Plan jest taki: wybrać, uwieść i poślubić. Od tego zależy los całego królestwa. Człowieku, beze mnie to ty nawet na mundial nie trafisz. No to jedziemy z tematem! O, milady! Wreszcie czuję, że żyję! Oj, będzie paw! Ziomuś, nie widzisz, że za twoimi plecami tragedia się rozgrywa? Słuchaj, masz jakiś plan, czy nie? Czekają nas trzy misje niemożliwe. Misja numer jeden – uniknąć pułapek. Jasne. Misja numer dwa – przetrwać atak nie do przetrwania. Witam, panie wysłodkie kwiatuszki moje wy. Już po nas. Ale ładny! Nie podlizuj się! I misja numer trzy – pokonać bestię nie do pokonania. Ej, nie męcz ptaka! No i gdzie mi to teraz przyjmą do serwisu? Weronika Bochat-Piotrowska jako Laura, Karol Jankiewicz jako Książę Czaruś, Ewelina Lisowska jako Kopciuszek, Marta Gałuszewska jako Śnieżka, Honorata Skarbek jako Śpiąca. Książę Czaruś kocha, lubi, szpanuje. Żółwik, ale lekutki, please. W kinach. Książę Czaruś. Zapraszamy was serdecznie do oglądania. Nie możecie tego przegapić. Nie możecie. Żurawski, Kaj Mistramowski na ekranie w filmie Odnajdę Cię. Tutaj mamy polski kryminał, polski thriller, ale w nieco takim szwedzkim klimacie. Tak, nie ma tu jakiejś zawrotnej akcji, jest za to przemyślana intryga, jest pewna skomplikowana postać żeńska, męska, historia pewnej policjantki no, z trochę rozsypanym życiem prywatnym, która popełnia pewien dość poważny błąd podczas pewnej akcji pościgowej, który no, odbije się na jej nie tylko życiu zawodowym, ale także i prywatnym. No to od początku. Mamy pewnego przestępcę, mordercę, który jest poszukiwany przez policję, jest szykowana na niego obława, nasz przestępca wpada w tę pułapkę i rzeczony już błąd naszej głównej bohaterki, policjantki z działu kryminalnego, powoduje, że z tej pułapki nasz przestępca ucieka. No i teraz zaczyna swoje prywatne śledztwo, swój prywatny pościg nasza policjantka, ale okazuje się, że nasza policjantka trafia w rodzinne rejony przestępcy, a przestępca nie śpi, wręcz odwrotnie, on czuwa i on trafia w rodzinę naszej bohaterki, która już tak jest w rozsypce, tak powiedziałeś. No, porywa córkę naszej bohaterki, zmuszając jej do wydania swojej ostatniej jakby ofiary, ostatniego członka swojego oddziału. No i nasza bohaterka staje przed dylematem. Za wszelką cenę chce uratować córkę, ale chce też postąpić zgodnie z prawem, prosi o pomoc kolegów. Ci odmawiają, no i zaczyna się ciekawa sytuacja, z której no tak na dobrą sprawę nie ma dobrego wyjścia. I ciekawe, ile razy w czasie trwania filmu padną słowa odnajdę cię i kto je wypowie? Policjantka czy nasz przestępca? Proszę państwa, specjalista od tworzenia napięcia Mirosław Lido. A teraz to napięcie rozluźnijmy, ponieważ przechodzimy do kolejnych przestępców i superbohaterów, którzy są w nieco mikroskali. No bo drodzy państwo, Ant-Man, nasz mrówkoman, nasz bohater mrówczy. Jest malutki. Ale proszę państwa, Ant-Man wraca razem z Osą i tym razem w porównaniu do części pierwszej nie będzie tylko malutki, będzie też duży. I ale jak bardzo duży? Tak duży? Taki bardzo, bardzo, bardzo duży jak King Kong. Większy niż my? Oczywiście. Mrówka taka chodząca? No, taka gigantyczna na sześciu mrówka. Takich stópkach? A osa też będzie taka duża? Osa nie wiem, ale Ant-Man będzie taki duży. Dobrze, to powiedz mi, czemu tak się stało, że oni wracają na ekran? Oni wracają, bo zabrakło ich w filmie Avengers Infinity War. No i drodzy państwo, to odpowiedź. Myślałem, że Jacek tutaj rozwinie tę myśl, że jakiś super przestępca, ten złowrogi, te złe siły znowu zagrażają istnieniu ludzkości i ten mały, potem nie taki mały, a wielki Ant-Man razem z Osman czy Os kobietą. O, to jest oczywista oczywistość. No ale kto tam tym razem zabierze zagrażał? To jest przecież normalne w filmach o superbohaterach. No ale kto tym razem będzie zagrażał ludzkością? Ci sami źli. A ta Osman czy Oswoman? Osa jest dobra, jest... A to ona? Antoinem, jest ona. Kobieta. Kobieta. Nie będzie nikt zazdrosna to, że kobieta z naszym Ant-Manem staje szranki tego, przeciwko. Tego, co ja nie wiem.
Ant-Man i Osa, czyli taka bardziej lightowa, komediowa wersja Marvela dla fanów gatunku, fanów Marvela, no i filmów superbohaterskich. So, how long have you been Ant-Man again? Not long. It just sort of happened. I wish I could fight bad guys like you. I seem to mess it up almost every time. Maybe you just need someone watching your back. Hi. Like a partner. Dr. Pym, I actually heard what happened to you. You opened up the quantum realm. That's when this crazy creepy ghost who like walks through walls and stuff stole your tech. And now she wants to take over the world or whatever. Who would have believed that in your hour of need, you would turn to us? Not me. I mean, 'cause we robbed you. Do you remember? That's us. The only chance you've got is both of you. Ant-Man and the Wasp teaming up. Follow my lead. She seems more intense. You go low, I'll go high. I have wings. Why would I go low? We're gonna die. I don't wanna die. We didn't die! Hey, what'd I miss? We were just tiny. I was partners with Hank on a project called Goliath. How big did you get? My record, 21 feet. You? 65 feet. 65. If you two are finished comparing sizes... 65. I tym mało wielkim bohaterem, u boku którego staje Osa, kończymy dzisiejszy magazyn filmowy. Na te i inne premiery zapraszamy oczywiście do kin i zapraszamy już za 2 tygodnie na kolejne wydanie magazynu filmowego. A wtedy mamy nadzieję, że znowu będzie okazja, by opowiedzieć Państwu o wielu premierach, że to będzie taki kalejdoskop, że te wszystkie premiery tak będą się mieszać i będziemy tak wyjmować niczym losowanie lotto i mówić Państwu komedia dla tych, którzy lubią się pośmiać w kinie. Jacek wylosuje thriller dla tych, którzy lubią czuć strach w kinie. No, a ja powiem horror. Impossible Fallout w przyszłym programie, więc praca. Znowu? Już 6. misja niemożliwa. Znowu będzie latał w samolocie sam? Będzie latał samolotem, śmigłowcem, będzie skakał. A wiesz, do czego zmierzam? Bo słyszałem, że on nie ma dublerów i kaskaderów, którzy za niego wykonują te wszystkie... Rzekomo wszystko robi sam. A efekty specjalne w filmach z serii Mission Impossible, no to... Chyba nie trzeba Państwu wiele mówić. Robią wrażenie. Filmu nie trzeba reklamować, tak jak nie trzeba reklamować magazynu filmowego, który już za 2 tygodnie wprost z Zabrzańskiego Multikina. Bądźcie koniecznie z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.